okazało się, że w ten sposób rzeczywiście także antygrawitacja jest generowana. I okazało się, że jest to, że ta indukcja jakby grawitacji przez pole elektromagnetyczne w taki sposób, ona jest 10 do 21 potęgi silniej to działa, czyli 1 i 21,0, niż przewiduje teoria względności, więc to jest bardzo poważny cios, a jednocześnie no, bardzo poważna zakręta i można powiedzieć, że to na pewno już się nie zatrzyma. Ale jeszcze tylko jedna króciutka rzecz, bo tak bardzo dużo czasu też nie mamy, jeszcze 10 minut, teoretycznie przynajmniej. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, co rozmówca mówił o jakby potencjale dla przyszłości tego wszystkiego. To jest, no tak jak powiedziałem, całkowicie się z tym zgadzam i ten potencjał jest gigantyczny i to jest w zasadzie główny w ogóle czynnik z punktu widzenia tych jakichś tam wyższych sił, które są nad nami i nas obserwują od dawna. To jest to główny czynnik powodujący, że zmiany na Ziemi muszą nastąpić, dlatego że przy takich tendencjach autodestrukcyjnych, jakie ludzkość wykazuje, czy braku tendencji do zdolności do rozwoju w ogóle, my tkwimy w nowym średniowieczu tak naprawdę, co ja też opisywałem w różnych książkach, to problem polega na tym, że ludzkość przez takie stagnacje już przechodziła, koniec średniowiecza i tak dalej, ale obecna sytuacja tym się różni od tamtych innych punktów zwrotnych historii, że teraz jesteśmy, w związku z tą technologią, jesteśmy u progu wyjścia w kosmos i to prawdziwego wyjścia w kosmos, a nie symbolicznego wyjścia w kosmos. I w związku z tym to powoduje, że z punktu widzenia tych jakichś tam wyższych instancji muszą na Ziemi nastąpić zmiany. Także ta największa tajemnica II wojny światowej, o której zaczęliśmy, to jest też no, brama do przyszłości w zasadzie, bo to jest coś, co nam otworzy nie jedne drzwi, nie drzwi do samej grawitacji, ale w ogóle do różnych rzeczy, dlatego że no, po pierwsze zrozumiemy, jaka jest relacja nasza z kosmosem, ale tam jest też taki bardzo ciekawy wątek, który się pojawia w dokumentach dotyczących tego projektu niemieckiego z czasu wojny. I analogiczne wątki pojawiają się w opisach napędu UFO, dlatego że ja odnoszę wrażenie, że to jest w zasadzie to samo. Mianowicie, ale no dobrze, daruję sobie w tym momencie napęd UFO, powiem tylko o tych dokumentach dotyczących II wojny światowej i tego projektu niemieckiego. Tam była mowa na przykład o tym, że jest to również, to urządzenie było również źródłem energii. To znaczy ono dostarczało po prostu energii elektrycznej. I to jest coś, co również może, i to jest jeden z tych kilku, powiedzmy, potencjałów przyszłościowych tej całej sprawy, może, to znaczy nie może, tylko na pewno zrewolucjonizuje kwestie energetyczne na Ziemi. I to jest coś, czego też nie można przeceniać, a to jest tylko jeden z wielu aspektów. Także reasumując, no to są wszystko, to są argumenty, którymi mogę poprzeć tezę, że jest to nie tylko największa tajemnica III Rzeszy czy II wojny światowej, ale w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy w ogóle tego przełomu tysiącleci. Pozwolę sobie dopowiedzieć. Jeżeli uchylilibyśmy małą furtkę tej tajemnicy, to również opierając się na tekście, który pan Igor opublikował, mogę powiedzieć przez swoje doświadczenia, że prowadzącą do wyjaśnienia jest materia. Tam jest bardzo ciekawy temat rtęci. Otóż rtęć jest jedynym metalem, który ma swoistą strukturę w stanie naturalnym. To znaczy, krótko mówiąc, nie ma struktury krystalicznej, dlatego jest płynna. Idąc dalej tym tropem wyjaśniania tej tajemnicy, można dojść do olbrzymich, wręcz niesamowitych wniosków, ale jednocześnie, proszę Państwa, tutaj dziękowałem Januszowi za to, że Państwo jesteście przygotowani do tego. Tak naprawdę wchodzimy w świat alchemii, średniowiecznej alchemii, która dokładnie o tym mówiła. Mamy alchemię wschodnią, chińską, mamy alchemię azjatycką, mamy alchemię europejską. Otóż tajemnica przemiany człowieka również polega na tym, że człowiek w procesie poznania musi zmienić swoją strukturę. Zmiana komórkowa organizmu człowieka skutkuje zmianą jego postaci ludzkiej. To, co w tej chwili jest analizowane pod kątem nauki akademickiej, nowych nośników energetycznych, tak naprawdę swoje konsekwencje najpoważniejsze dla nas ludzi ma w zasadzie pracy nad zmianą
struktury bytu ludzkiego. I dlatego na samym początku powiedziałem, że te technologie mają niesamowite wręcz odniesienie do możliwości terapeutycznych. Większość chorób, które do dzisiejszego dnia są chorobami nieuleczalnymi, w momencie, kiedy zaczynamy zmieniać strukturę materii, staje się po prostu tylko i wyłącznie pewną szczególną formą bytu, którą można przeobrazić, używając czysto technicznych środków. Ale także, jak mówili alchemicy średniowieczni, nowożytni, jak mówią wszyscy ezoterycy współcześni, zadaniem człowieka jest przeobrazić siebie, zmienić swój stan istnienia. Także tak naprawdę, mówiąc o historycznych konsekwencjach II wojny światowej, mówimy także o implikacjach dla ludzi współczesnych. Dla przyszłości, tak. Całkowicie znowu się niestety z tym muszę zgodzić. I to jest, no bo tak się bałem się, że rozmowa może być, że panel dyskusyjny może być mniej ciekawy, jak się będziemy zgadzać, ale no mam nadzieję, że państwo to jakoś się z tym pogodzić. I więc, no grawitacja, człowiek, prawda, źródło energii, ale to też jest nie wszystko, dlatego że tutaj potencjał w tym podejściu do, w tej nowej drodze nauki, to tak można powiedzieć, w nowej dziedzinie, to też nie wszystko. Myśmy zaledwie tknęli ledwo to zagadnienie, dlatego że na przykład ostatnio wyszła taka bardzo ciekawa sprawa, której wcześniej nie opisywałem, dopiero niedawno w najnowszej książce opisałem. Nawiasem mówiąc, zapraszam na godzinę 16, będę miał prelekcję na temat tej książki Instrukcje Przebudzenia. Tam będę miał te książki też, ale o co chodzi? Jednemu z moich współpracowników, to jest Jeffrey Brooks, on mieszka w Argentynie. Jemu się udało odcyfrować, jakby rozszyfrować dosyć taką ciekawą zagadkę, mianowicie kryptonimów, jakimi ten projekt niemiecki był opatrzony. To były dwa kryptonimy, Chronos i Laterne Tregel.